Dzień dobry, witam pana serdecznie w programie. O, to chyba karykatura księdza Łukasza. Też chcę mieć własną karykaturę. Jakie okulary. Kołnierzyk nawet. Jakie za... No przyjawek już wymaluj, popatrz. No rzeczywiście. Chłopaki, wy będziecie modelami. Michała, aha. U Michała jest bardziej głowa szeroka na górze, także jakby można było ci trochę pomóc i zrobić coś takiego. O, widzisz, on ma dużo głosów. Tylko, że wtedy będzie trochę inaczej. No. Trochę źle. Nie, tam no dobra, jest. Nie będę się strącać. Uchwyciłam u księdza Łukasza, że ma ksiądz kręcone włosy i duże zęby. A ja u Michała, że ma duże oczy i kręcone rzęsy. A ja uchwyciłam u Tomka, że ma równo podciętą grzywkę. I kolor twarzy doskonale uchwyciłam. To wiecie co, dziewczyny? Teraz zamiana i zobaczymy, jak my narysujemy was. Tylko nie zrób ze mnie wiedźmy. No wiesz, nie chcę ci zrobić przykrości. Iza, proszę bardzo. Tak. Ja narysowałem twój przepiękny uśmiech i oczywiście warkocze, które no, są zielone, ale no wiesz, tak, tak jakoś wyszło. Zieleniały mi ze złości. A ja narysowałem Amelki duży kwiatek i... jej duże oczy. Ja natomiast u Poli wychwyciłem najbardziej jej przepiękny uśmiech i białe zęby. Nasze dzięki prace tomu. Do galerii, panowie, do galerii. Tak. O. Uważam, że wszystkie prace są wspaniałe, także w każdym z was na pewno śpi wielki artysta, tylko trzeba go obudzić. W tej pracy o Amelki to w ogóle Picasso odpoczywa. To jest najbardziej podobna rzecz według mnie i w ogóle piękna, także tu... Dziękuję. W tej pracy... Tomek! To ja! Tomek jest podobny, może dać ją na Facebooka. To jest też bardzo żywa i też są picassowskie elementy, na przykład palce. Teraz tylko trochę pracy nad sobą i każdy będzie wielkim karykaturzystą. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. I bardzo się cieszymy, że mogliśmy dzisiaj być obecni w waszych do... O, 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 o,